Kawa wjechała, więc zapraszam na nowy odcinek Filmów Wszechczasu. No dobra, wjeżdżam z drugim odcinkiem serii Filmów Wszechczasów z wielkim kalibrem, wręcz bazuką, która miota emocjami i rozwala umysł na kawałki. Rekwiem dla snu w reżyserii Darrena Aronofskiego. Wiecie, to nie jest taki zwykły film, który sobie puszczasz dla rozluźnienia na wieczór. To ciężki klimat. Dlatego też dawno go nie oglądałem, aż do momentu sprzed kilku dni, kiedy to puściłem sobie go na Netflixie. Ja znałem ten film, ale zapomniałem, jaki on jest mocny. Zostawił we mnie podobne emocje jak po pierwszym seansie. No miałem ciary, oczy jak monety i mózg roztrzaskany na kawałki. No ale lecimy od początku. Rekwiem dla snu powstał na podstawie powieści Huberta Selby'ego Juniora o tym samym tytule. Mamy tutaj historię czterech powiązanych ze sobą bohaterów, których łączą marzenia o przyszłości i uzależnienia, które te marzenia niweczą. Wcześniej Aronofski zrobił swój pierwszy pełnometrażowy film Pi. Czarno-biały, psychologiczny dramat o matematyku, tajnym kodzie dającym władzę nad światem materialnym i duchowym i szaleństwie. Ciężkie i bardzo dobre kino. Film okazał się sukcesem finansowym i dał reżyserowi przepustkę do wielkiego kina. Darren Aronofsky już na studiach był wielkim fanem Huberta Selby'ego Juniora i dobrze znał dorobek pisarza. Nic więc dziwnego, że chciał przenieść na ekran jedną z jego powieści. Jak się okazało, sam autor już na początku lat 90. zabrał się za pisanie adaptacji Rekwiem dla snu, ale szło mu bardzo opornie i w końcu pracę porzucił. W końcu za scenariusz wziął się Aronofsky. Pisarz bardzo go dopingował, ponieważ panowie mieli bardzo podobną wizję na ten film. Porównując swoje scenopisy, były zgodne w 80%. Przejdźmy do odtwórców głównych ról. 1. Ellen Burstyn jako Sarah Goldfarb, owdowiała starsza pani, która mieszka samotnie i ogląda teleturnieje w telewizji. 2. Jared Leto jako Harry Goldfarb, syn Sary, narkoman. Regularnie kradnie matce telewizor, zastawia go w lombardzie, żeby mieć na dragi, a kochająca matka za każdym razem ten telewizor odkupuje. 3. Jennifer Connelly jako Marion Silver, dziewczyna Harego, narkomanka, pochodzi z zamożnej rodziny. 4. Marlon Wayans jako Tyron Silla, przyjaciel Harego i narkoman. Na szczególne brawa zasługuje tutaj Ellen Burstyn. Why should I even make the bed or wash the dishes? I do them. But why should I? W niesamowity sposób wykreowała postać samotnej kobiety, która tęskni za zmarłym mężem i synem, który rzadko ją odwiedza i zwiastuje tylko kłopoty. Któregoś dnia dzwoni telefon. Dostaje informację, że została wybrana do występu w telewizji w którymś z teleturniejów. Nie wiadomo tylko kiedy. Wieść ta wywraca jej nudne życie do góry nogami. Chce się pokazać w telewizji z najlepszej strony i założyć czerwoną sukienkę, którą miała na sobie, kiedy Harry jeszcze kończył ogólnie. Problem w tym, że od tego czasu już trochę przytyła i sukienka się nie dopina. Decyduje się więc na dietę. Jak się okazuje, rygorystyczna dieta jest zbyt ciężka. Idzie więc do lekarza po tabletki, po których ma nie czuć głodu. I tutaj zaczynają się problemy. Tabletki zawierające amfetaminę działają. Dają lekkiego kopa i co najważniejsze, uzależniają. Przypadek Sary jest najbardziej dołujący, ponieważ jest ona pod opieką lekarza i wierzy w każde jego słowo, że wszystko jest okej. Nawet kiedy mówi mu, że po tapsach dziwnie się czuje i wymyka się to spod kontroli. Lekarz jest tutaj największym winowajcą, czyli system. W tym przypadku system opieki zdrowotnej, który ma w dupie pacjentów. Odbębnić swoje, wepchnąć tapsy i wyrzucić za drzwi. Dlatego tragedia Sary najbardziej przeraża, znikąd szukać pomocy. Harry i Marion większość czasu spędzają ze sobą. Narkotyzują się i snują marzenia o wielkim, dobrym życiu, o otwarciu butiku, w którym Marion by sprzedawała ubrania według własnych
projektów. Któregoś dnia Harry wraz ze swoim przyjacielem Tyronem wpadają na pomysł sprzedaży dragów. Z oszczędności kupują dużą, czystą działkę heroiny. Rozrabiają ją i opylają na mieście. Zarabiają dużo hajsu. Plany Harry'ego i Marion są coraz bardziej wyraźne. Tak jak marzenia Tyrona, który chce skończyć z życiem marnego oprycha i piąć się po drabinie gangsterskiej kariery. Lato mija naszym bohaterom wspaniale. Wszystko się układa. I następuje jesień. Wojna między gangami czarnoskórych zbirów i włoską mafią doprowadzają do braku towaru na mieście. Nasi mocno uzależnieni bohaterowie przechodzą czas próby. Stają przed ciężkimi wyborami, które prowadzą na samo dno. Następna rzecz, która powoduje u mnie ciary, a film staje się arcydziełem, to muzyka. Przyjaciel reżysera, Clint Mansell, wcześniej stworzył jedynie ścieżkę dźwiękową do filmu Pi, o którym już wcześniej mówiłem. Ale to właśnie ścieżka dźwiękowa do Requiem dla snu dała artyście wielki rozgłos. Na początku reżyser chciał bardziej hip-hopowe dźwięki w swoim filmie, ale elektroniczne nuty zaproponowane przez Mansella bardziej pasowały do ciężkiego klimatu opowieści. Jego muzyka genialnie się rozwija wraz z fabułą i podkreśla najbardziej przerażające momenty filmu. Nie boję się stwierdzić, że jest to jeden z najlepszych utworów muzyki filmowej na świecie. Poza tym mamy jeszcze wspaniałą edycję filmu. Te szybkie, krótkie cięcia. Teraz to już jest częściej stosowane, ale w tamtym czasie widziałem to tylko w filmie Przekręt Guy Ritchiego z tego samego roku co Requiem. Film Aronofskiego jest jednak filmem niezależnym, dziwnym, innym. Akademia Filmowa wyróżniła nominacją do Oscara jedynie aktorkę pierwszoplanową Ellen Burstyn, która przegrała z Julią Roberts, która to z kolei dostała statuetkę za Erin Brockovich. Oczywiście film zdobył inne nagrody. Satelity, Independent Spirit Award i wiele innych. Podsumowując, według mnie jest to genialne kino, ale nie dla wszystkich. Gatunkowo klasyfikowane jako dramat, ale miejscami jest to wręcz horror. Powiew ciężkiego, amatorskiego klimatu nie każdemu może się podobać, ale jeżeli nie widzieliście, warto się przekonać. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Piszcie w komentarzach, jakie filmy wam zryły beret i zostawiły bliznę na psychice. Przypominam o polubieniu moich filmów dla zasięgu tego kanału. Może więcej ludzi będzie chciało oglądać te moje wypociny. Subskrybujcie i do zobaczenia. Nada.